czwartek to prawie piątek. 8 dzień grudnia, zaczynamy nowy dzień. Znowu spałem tylko 5 godzin, także zmęczenie jest. Ale było mi to potrzebne, bo ostatnio prowadziłem taki bardzo regularny tryb życia, że praktycznie każdy tydzień wyglądał tak samo. W ostatnich dniach naprawdę dużo się działo. Bardzo duże zmiany w moim życiu, dodatkowo cała ta zabawa z pączkiem. Jest dobrze. Niesamowite, ile człowiek może znieść. Tak myślę, żyjąc tak normalnie na co dzień, i tak wydaje mi się, że jestem taki słaby fizycznie, mentalnie, że nie wytrzymałbym dużo. Takie mam myśli o sobie, ale prawda jest taka, że praktycznie każdy z nas, każdy młody organizm jest w stanie pracować na wysokich obrotach przez długi czas, jeżeli mamy odpowiednią motywację, jeżeli mamy wizję i cel, do którego dążymy i lubimy to, co robimy, to naprawdę można wycisnąć z siebie dużo. Nie chodzi mi o to, żeby się przeforsowywać, przemęczać, zajeżdżać i być niewolnikiem, nie wiem, jakiegoś pędu, niewolnikiem rozwoju, tylko chodzi mi o dobrą ścieżkę w życiu. Zapomniałem wczoraj powiedzieć o tym egzaminie, jaki był rezultat. Zdałem. Jej! Radom to jest najlepsze miasto do życia. Tutaj jest wszystko. Teraz jest to taka zapomniana część miasta, ale widzę, że tutaj chyba próbują ją uruchomić, jakoś ożywić, bo jest chyba za nami lodowisko stawiane. Mówiłem, że Radom taki piękny i fajny, ale gdy wyszedłem dzisiaj na miasto, to jest paskudnie. Odwilż jest i każde miasto będzie paskudnie wyglądało w taką pogodę. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Wyszedłem właśnie z pracy i będę miał podwózkę. Jedziemy z szalonym Kubą, kierowcą rajdowym. Wróciłem do domu, a tutaj cisza i spokój, nie ma dziewczyn, nie wiem gdzie są. Muszę szybko odgrzać wątróbkę, którą wczoraj zrobiłem. Odgrzewam, szybko to jem i zaczynam składać szafę. Nie chcę tego odkładać na później, bo wiem, że jak tego nie zrobię dzisiaj, to jutro też mi się nie będzie chciało. A w sobotę to już tym bardziej, a w niedzielę to zapomnijcie o historii. Trzeba wziąć się do roboty, a najpierw coś zjemy. Mam, kurczę, trochę dylemat, ponieważ jest godzina 16:31 i chciałbym złożyć tę szafę, ale o godzinie 20:30, jak co czwartek, gramy ze znajomymi w piłkę. I chciałbym tam dzisiaj pójść, tym bardziej, że mój kumpel z pracy idzie po raz pierwszy i nie chciałbym go zawieść. Chciałbym się wyrobić przez te 3 godziny ze złożeniem. Ta szafa jest duża, więc troszeczkę takie ryzyko. Właśnie wróciły dziewczyny. Ogórek kiszony to jest jedna z najlepszych rzeczy na świecie. Cudo. Chciałbym się zapytać, w którym pudle jest instrukcja? Bo to są cztery boksy i chciałbym zlokalizować przed otwieraniem, żeby wiedzieć, jak to sobie wszystko poukładać. Ponoć w pierwszej najprawdopodobniej, ale żebym się nie zdziwił, bo może być też w czwartej. Także szukamy instrukcji. Szczerze mówiąc, zobaczyłem, ile jest w tym elementów, to odechciało mi się tego robić. I coś czuję, że 3 godziny to będzie mało. Klipa. Czarno to widzę. To jest idealny timing, jest godzina 20, za mną jak widzicie jest już szafa, co prawda jeszcze nie ma tych rączek, tu jeszcze brakuje wykończenia listwy na górze, ale jesteśmy już praktycznie na finiszu, finito, także to będę robił jutro, te ostatnie poprawki, a teraz lecę grać w piłkę. Ryzyko popłaciło, chociaż była nerwówka i strach i stres, że się nie uda, bo wyglądało to źle. Nie wiem, zawsze mam
takie naprawdę mega pozytywne emocje, jak robię coś dla rodziny, dla siebie, żeby usprawnić życie. Naprawdę ta szafa była nam potrzebna, więc to jest mega fajne. Tak jak mówiłem na początku, Radomiu, mega się cieszę, że jestem w tym mieście. Spędziłem tu najlepsze lata swojego życia. Wiem, że jeszcze lepsze lata przede mną, więc byłbym naprawdę głupi, gdybym narzekał i mówił, że jest tu słabo. Warto być tam, gdzie się chce być. Ja chcę być tutaj. Jestem zadowolony z życia. Gdy mówię te słowa, właśnie przechodzimy obok jednej z najbardziej nowoczesnych szkół muzycznych w Polsce. Tak, jest ona właśnie w Radomiu. Padam na pączkowy ryj i idę już spać. Dobranoc.